Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię trzy partie w meczu ćwierćfinałowym Jan Krzysztof Duda kontra Vidit Santosz Gujaty. Sympatyczny Hindus, ale wnikliwi kibice pewnie się orientują, że Janek ma rękę do tego zawodnika. Panowie grają tempem 15 minut plus 10 sekund i jest to, przypominam, ćwierćfinał z turnieju AIM Chess Rapid. Zanim to jeszcze małe ogłoszenie. Jeżeli ktoś chce zagrać sobie fantastyczny turniej, jest to memoriał Zbigniewa Szymczaka, mistrza międzynarodowego już świętej pamięci, mój taki, powiedzmy, mentor, szkoleniowiec z jednej też strony, no nie był to mój taki systematyczny trener, ale wielki sentyment, tak zwany Szymek. Jest to memoriał 22 października w Uzdowie. Podlinkuję Wam komunikat oraz zapisanie się na ten turniej. Fantastyczne zawody z piękną oprawą, smakołykami. Tutaj zachęcam też do tego, że ta oprawa przede wszystkim jest fantastyczna. No, szkoda na tym turnieju nie być. Jeden z lepszych turniejów jednodniowych, które w Polsce miałem okazję zagrać. Zapraszam serdecznie i tutaj już lecę od razu z tematem partii. Otóż Vidit gra białymi, rozpoczął skoczkiem, Janek D5, no i na załączonym obrazku oczywiście widzimy te pierwsze ruchy. Ja tu nie będę też mocno analizował tego, tylko fajne momenty wyłapię, żeby jakąś tam cząstkę z tej partii sobie dla siebie wyciągnąć. No tutaj widzimy, że normalne takie schematy gambitu hetmańskiego może nawet powstały poniekąd. No i teraz tak naprawdę w tym momencie białe mają, mi się białymi bardziej pozycja podoba, dlatego że tu jest izolowany pionek, ale figur jest dużo, więc to nie jest do końca takie proste. No i w tym momencie goniec E2, tutaj goniec G4, wszystkie figury pięknie grają, no i trzeba bardzo uważać na motywy taktyczne. Roszada bierze C8, goniec na A1. I teraz Janek postanowił zagrać taktycznie, mianowicie skoczek zbił na B4. Ok. Posunięcie, które powoduje, że tutaj się otwiera wieża i goniec też oczywiście strzela w C3. Jak zareagować? Zobaczcie, że tutaj idzie szereg prostych, dosyć prostych wymian, łatwych do policzenia, szczególnie na tym poziomie, ale myślę, że tutaj większość z nas dałaby radę policzyć cały ten wariant, dlatego że tutaj też jest skoczek podbiciem. No i po tym wybiciu wymiana tutaj wieży, goniec zbił, hetman, wieża, goniec, to jest bardzo ważne wtrącenie, bo atakujemy przy okazji wieżę i po wybiciu powstała taka końcówka. Według silnika jest to remis, ale bardzo ciekawe motywy na samym końcu. Mamy dopiero 21 ruchów. Od razu powiem, że ta partia miała ponad 100 posunięć, więc ale szybciutko tutaj przelecę te posunięcia, bo one nie mają tak ogromnego znaczenia. Wieża C1, goniec, wieża A1 na pionka, no i Janek poszedł po prostu na uproszczenia. Stwierdził, że utrzyma tę końcówkę. Zobaczcie, co się stało. Mamy końcówkę z gońcami tego samego koloru. Pion więcej po stronie białych, ale też na niekorzyść jest struktura tutaj pionków zepsuta. Jak to się toczy dalej? Janek gra tutaj w miarę dobrze. Nie ma tutaj jakichkolwiek większych błędów. Wiadomo, że białe chcą wymienić gońce, to będzie korzystne i wygrywające. Janek nie może sobie na to pozwolić, jest stroną broniącą się w tym momencie. No więc tutaj troszeczkę szybciej te ruchy przestawię. Nic się wielkiego nie dzieje. Białe coś tam próbują. Póki co się nie udaje ta sytuacja. Na razie tutaj przestawiam ruchy, mamy 50 któryś ruch, oczywiście nie ma sensu tutaj analizować każdego posunięcia w tej końcówce. Plan po prostu czarnych jest taki, żeby trzymać się swoich pionków, a białe oczywiście chcą do tych pionków jakoś dotrzeć. To jest na razie póki co trudne. Już te pionki się białe trochę przesunęły, więc zaraz nastąpi jakaś tutaj wymiana. No właśnie, i to jest ruch E5, białe już nie mają tutaj jakiejś tam specjalnej opcji, żeby jakoś innego przełomu, jakiś inny przełom wykonać, więc no, działają w ten sposób, jak widać w partii. G5, no tutaj oczywiście po wybiciu król wybija i jakaś tam opcja dojścia pionkiem do końca, więc może tutaj białe miałyby szansę, ale Janek gra król G6, bicie F6, w ogóle cuda na kiju, trzeba dokładnie to przeliczyć. W ogóle ten ruch remisuje bez problemu, czarne grają gońcem i ewentualnie tutaj na D7 broniąc tego miejsca, więc tutaj pod kontrolą wszystko mają czarne. H7, bicie i bicie. No i są dwa pionki więcej, ale jest to pozycja
remisowa. Od razu zaspamuję, że to jest remis, ale też trzeba wiedzieć, jak zagrać. Bardzo ciekawe ruchy ze strony Janka. Zobaczcie, pierwszy ruch, gonie C4. Bardzo ciekawe posunięcie, bo po wybiciu po prostu król zbija i jest to po prostu remis, bo tutaj król będzie w tym rogu, a sytuacja jest taka, że jak jest pionek bandowy, a goniec nie jest tego samego koloru, co róg szachownicy, to jest na pewno remis, więc tutaj Janek sprytnie sobie zagrał gońcem. Wiadomo, że białe nie mogą tego gońca wybić. H6, król F8. No i tutaj zauważmy, że w tej sytuacji goniec H7, goniec G6, no nie możemy wybić, ale goniec na G8. Piękny ruch, dlatego że jak wybijemy, no to król wybija i znowu jesteśmy w rogu. Piękny remis. No i jeszcze tutaj oczywiście panowie grają. Goniec H7 też sprytne, bo po wybiciu mamy pad na szachownicy, więc białe nie mogą wybić. Tutaj też zobaczmy, że białe zagrały bardzo sprytnie. Goniec E2, bo jak wybicie, to pionek idzie i białe wygrywają, więc tak też nie można. No i tutaj oczywiście taniec gońców. No i tutaj się nic tak naprawdę nie zdarzyło. Po 105 posunięciach panowie zgodzili się na remis. Przejdźmy do partii numer 2 w tym meczu. Janek gra białymi i partia przebiegała następująco. Przyjęty gambit hetmański, E4, zrobione centrum, ale ruch E5 jest również ruchem bardzo ciekawym. To się wszystko trzyma. Skoczek F3, goniec B4, wymiana, bicie hetman. I tu widzimy, że też białe przechodzą do końcówki, ale Janek ma to na pewno dobrze przeanalizowane. Skoczek F6. Co ciekawe, ta pozycja, ten debiut jest po prostu równy, więc jak ktoś lubi grać w ten sposób czarnymi, bardzo zachęcam, bo tutaj żadnych problemów nie powinno być ze strony czarnych. Skoczek C3, oczywiście ten pionek zostanie zjedzony. Za moment goniec, skoczek tutaj na D4. Można pewnie by było zbić tutaj i potem gońcem tu, jeżeli ktoś nie lubi grać bez pionków albo z pionkami mniej. No ale to Janek dobrze wie, o co chodzi. Nastąpiły wymiany, zobaczcie. Goniec zbił. I co ciekawe, jak skoczek zbije też na E4, to wieża wchodzi na E1 i tutaj mogą być problemy czarnymi, więc skoczek C6, wieża E1, no i to jest remisowa pozycja, nawet może ciut lepsza czarnych, ze względu na to, że są dwa skoczki, król w centrum, ale to tak naprawdę na tym poziomie jest to remisowa znowu końcówka. E5, skoczek, G3, no i tutaj oczywiście król zagrywa na B1, broni pionka, jakiś skoczek D3 grozi, ale to można powiedzieć, że nie, to nie są do końca groźby. B5, goniec E2, skoczek F2, posunięcie A3, skoczek zagra na D5, wymiana, wymiana. No i tak naprawdę król C2 do centrum. Powiem szczerze, bardzo złożona końcówka, silnik mówi remis, ale grają ludzie i też ciężko powiedzieć, czy to białe mają lepiej, czy czarne mają lepiej w tej końcówce. Bardzo, bardzo złożono, bardzo złożona końcówka, ale wydaje mi się, że jednak goniec może mieć trochę większe szanse, ale w połączeniu właśnie z wolnymi pionkami. Zobaczmy, jak się toczyła partia dalej. C4, bicie, bicie, wieża F1, skoczek na E4, wieża D1, wymiana. No właśnie, mamy końcówkę teraz, uważaną przez silnik szachowy za ciuteczkę lepszą białych, no, ze względu na takiego silnego gońca. G5, no ruch, który jest ruchem po prostu złym. To posunięcie jest złe. Co innego, jakby białe zbiły, to by było złe białymi oczywiście, ale Janek gra najlepszy ruch w pozycji F5 i okazuje się, że te pionki mają wielką przyszłość w połączeniu właśnie z gońcem. Jak poszło dalej, zobaczmy. A5, F6, król F8. Tutaj jak król zagra czy na F7, czy na E6, to zawsze możemy właśnie gońcem go poczęstować z szachem, więc zabawa za darmo. Chodzi o to, że nawet jak król zagra tutaj, tutaj jak król zbije, to jest F7 i wygrywamy. Więc no, królem trzeba trzymać się blisko pola przemiany, więc król F8. Goniec F3, skoczek, król, skoczek D7, no widzimy atak na pionki i można by było stwierdzić, że no to białe nic z tymi pionkami nie uzyskały, bo jak pójdzie do przodu, to zbije tego, ale król D4, C3 i goniec musi asekurować oczywiście pionki. Tutaj nastąpiło B4 i bardzo mądry ruch ze strony Janka według mnie, chociaż bicie też jest ok, ale A4 powoduje, że tu zostaje po prostu pionek A4, a te pionki dwa są zatrzymane. Chodzi o to, żeby mieć zawsze furtkę, żeby mieć taką opcję, mieć tego pionka, który i ma szansę dojść do pola przemiany. Król F7, nastąpił szach i król do centrum. G4, goniec dał szacha i E6. Tutaj nastąpiło bicie,
króla 7 i król C6. W tym momencie Janek wygrał partię, prowadzi w meczu 1,5 do 0, jeszcze dwie rundy do końca, ale w przypadku wygranej Janka w następnej rundzie mecz się kończy oczywiście, bo będzie wynik 2,5. Zobaczmy, jak się potoczyła partia kolejna. Jesteśmy teraz, tu przestawię z perspektywy naszego zawodnika tym razem, czarne na dole, i jedziemy. E4, E5, tutaj goniec C4, goniec C5, normalna rzecz, D3, skoczek F6, roszada, H3, D5, bicie, normalne rzeczy, wieża E1. W ogóle przeciwnik Dudy jest dobrym teoretykiem, z tego co wiem, no ale dobry teoretyk niekoniecznie musi być... Źle to brzmi, bo to jest zawodnik z pierwszej 30 na świecie, ale nie zawsze dobry teoretyk jest dobrym szachistą. Można być super teoretykiem, można mniej rozumieć szachy, no ale w tym wypadku oczywiście tutaj nie ulega wątpliwości, że Hindus jest fantastycznym zawodnikiem. Nie o to mi też chodziło, ale dobra, to tak sobie troszeczkę rozmawiam w ten sposób i chciałbym po prostu powiedzieć czasami, że nie zawsze wszystko się łączy ładnie w parze, jeśli chodzi o umiejętności szachowe. Tutaj skoczek na B3, goniec B6, D4. Janek zagrywa król H8, a jest to posunięcie błędne. I tutaj fajnie to białe zaczynają wykorzystywać, dlatego że teraz dobre wyczucie, dobre zrozumienie szachów, goniec F1. Grozi taki ruch C4, bardzo nieprzyjemny. Dlatego też zauważmy, że nie można bić na D4, bo wieża spogląda na gońca. Więc w tym momencie czarne grają goniec F5. No dobra, jest to posunięcie, które wygląda dobrze. I jest dobre teoretycznie, ale białe tego nie wykorzystały. Zbiły na E5. A tutaj należało zagrać C4, zdecydowanie. No i ten ruch aż się prosi, żeby zagrać. Tutaj C5 jakieś grozi. Oczywiście czarne nie tracą figury, ale goniec na A5 już nie wygląda dobrze, bo skoczek go po prostu kosi. I przykładowo, jak skoczek zagrałby na B4, po C5, goniec A5, to wygląda źle. Po prostu wygląda źle. I jest w zasadzie złe. Goniec Z2 jest dobrym ruchem, żeby trzymać cały czas tutaj tego gońca na A5. I na przykład po gońcu C2, co jest ruchem dobrym, dlaczego? Dlatego, że po odejściu czarne zbijają skoczka. Chodzi o to, że po wybiciu nie ma pionka na A2, który mógłby zagrać na A3, atakować skoczkę. Dlatego w ten sposób gońcem należałoby zagrać. I na przykład po B6, żeby bronić, tutaj po wybiciu wieża AD1, białe mają kapitalną pozycję. Jakże, znaczy w zasadzie można powiedzieć, że białe mają wygraną pozycję. Te figury po prostu stoją bardzo, bardzo źle, a białe przy okazji mają jeszcze parę gońców. No cóż, ale tak nie było. W partii poszło inaczej, mianowicie białe zbiły teraz na E5 i sytuacja się zupełnie teraz odwraca. To czarne mają przewagę. Janek to wykorzystuje, grając skoczkiem na D4. Pionek zbił, hetman wybił. Chwilowo jest pionek mniej u czarnych, ale aktywność figur mega to rekompensuje. Zobaczcie, jak się bronić przed tym zbiciem. Figury czarnych kapitalnie tutaj bronią fajnie to wszystko w centrum i te pola ogarniają. Ścisłe centrum jest kontrolowane przez czarne. Poza tym wchodzi za chwilę wieża do ataku. No i cóż, białe grają tutaj już ruch kompletnie oderwany od szachowej rzeczywistości, wieża A2. Choć wydaje się to ruchem dobrym, bo bronimy C2, nie chce się grać takiego ruchu jak goniec D3, dlatego że skoczek zbija. Zostaje para gońców, pionek wybija, wieża AD8, czarne mają kapitalną grę. Miałyby. Poza tym czasami też grozi bicie na H3 i po oderwaniu pionka od skoczka zbijamy też na F3. To takie powiedzmy taktyczne zagrywki ze strony czarnych są no, bardzo groźne możliwe. Wieża E2, ruch zły. Janek w mgnieniu oka zagrywa wieża AD8, bo to się narzuca. Hetman na E1, no i tak naprawdę można byłoby zbić na C2. Janek tego nie robi, co ciekawe, ale mógłby zagrać. Ja to przedstawię, dlaczego to jest dobre i konkretne. Może nie chciało mu się za bardzo do końca liczyć, albo coś mu nie pasowało, nie wiem. Ale po wybiciu, oczywiście jest goniec G5 też z atakiem na wieżę, ale jest hetman G6. Bardzo ważny ruch. Okazuje się, że po wybiciu wieży jest bicie na F3. Przewaga materialna czarnymi nie ulega tutaj wątpliwościom i widzimy też przy okazji jest atak na F2. No tak nie było. Janek zagrywa no, po arcymistrzowsku, można powiedzieć, z jednej strony H6. Ogranicza figurę na G5, a groźba na C2 cały czas istnieje. I tutaj Hindus zagrywa hetmanem na C3, na co oczywiście czarne się zgadzają. Skoczek C2, wieża B1 i teraz następuje
kapitalne zagranie taktyczne. Nie jest aż takie trudne. Można sobie spróbować zatrzymać materiał i znaleźć rozwiązanie. Otóż, moi drodzy, piękny ruch taktyczny, który daje przewagę materialną, to skoczek na E3. Atakujemy wieżę. A dlaczego skoczek E3 jest taki dobry? Dlatego, że po odejściu wieży, powiedzmy z powrotem, bijemy na F1, król zbija i goniec D3. Mam nadzieję, że nie muszę tego przestawiać. To jest chyba widoczne. Dobra, przestawiam, niech będzie. Tak, tak, tak i goniec D3. Jakość zdobywają tutaj czarne. Ok, w tym momencie Hindus zagrał goniec na A3, czyli z atakiem na wieżę. Goniec zbił na B1, goniec na F8, skoczek na F1, goniec wrócił. Nastąpiła wymiana, wieża D1, wieża dała szacha, król H7, skoczek E6 i skoczek D2. No i tutaj w ten sposób bardzo szybka wymiana nastąpiła, król G6. No i Wilit musiał poddać partię, gdyż ma figurę mniej. Janek zwyciężył w tym ćwierćfinale i uwaga, w półfinale spotka się z Magnusem Carlsenem. To będzie niezła jazda, moi drodzy. Trzymajcie kciuki za Janka w półfinale. Zobaczymy, jak to się potoczy. A Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.